gdzie? A to jest moja posesja i proszę... Co ty chcesz, grubasie, ode mnie, ty? Czego ty tu przyłazisz? Czego ty tu przyłazisz? Ja jestem tutaj. No, czego ty tu przyłazisz? Czego mi grubasie? Czego przyłazisz mi tu pod płot? Paczki oddaj. Obstraj, ja nie mam twoich żadnych paczek, tumanie. Oddaj paczki dla Jana. Ty chyba jesteś chory, ty, lecz się. Ty chory. Lecz się na głowę, bo zaraz policję wezwę. Zaraz policję wezwę, za nachodzenie. Ja jestem tu na pracy, mam prawo. Ale nie masz prawa do mnie tutaj krzyczeć. Ja z mamą rozmawiam z tobą, ani z tobą. A moja mama nie ma ochoty z tobą rozmawiać. Dobra. Zrozumiał? Ma prawo. Nie ma ochoty. Nie będzie. Wlezie, kurwa, i mnie nagraj. Jeszcze tym bardziej. Ja nie mam żadnych paczek. Jak wy się dajecie wkręcić, to jest wasza sprawa. Przyjedzie gość i powie, że kto odebrał paczkę. Bardzo dobrze. Powie, co by... Tak? Z komputerem? Tak. Ho. Ciekawe o, bardzo. A dobrze, ja mam kwity, skąd laptop przyszedł. Ja mam kwity. Ha? I on mi powie, skąd laptop wysyłany był. A ja mam kwity. A ja ci nie powiem. Ja kwity przedstawić mogę. Z Warszawy albo z Wrocławia. No i dupa, bo mam kwity. I mam kwit i mam jeszcze... Masz kwit, że kupiłeś w sklepie? Tak, w komisie. Proszę bardzo. No można, można zajść. Idźcie z siebie idiotów zrobicie. No co tam chcesz? Co? Ja ciebie wołałem? Ty chyba jesteś zdurniał. Nie zdurniał, tylko mówię, że masz dla mnie przynajmniej paczki, kurwa, i 200 zł jeszcze. Ja co mam dla ciebie? No. A niby, że skąd mam to? Że paczki do oddania tutaj. Ja nic od ciebie, ja dla ciebie nic nie mam. Ja ci pokazałem wszystkie paczki, no które... No druga sprawa, za mojej mamy? Nie ma. Nie ma? Nie ma. Wyszłaby pewnie. Bo wiem, że przejęła też paczkę jedną. O kurwa. Teraz ostatnio. Weź, naprawdę, ja ci dobrze radzę. Weź ty kurwa chłopie wytrzeźwiej. Ty cały czas na bani jesteś. Jestem na bani. No jaki? Dobra, chodź się założymy. Kurwa, chodź się założymy. Ja nie mam. Nie wykażę? Nie, pójdź na posterunek. Ja nie muszę kurwa dzisiaj pić. Ja nie piję dzisiaj, ja nie piję w ogóle. Może wykazać. Po czym? Po ilu? Po wczorajsze może wykazać. Ale ty teraz jak wyglądasz? A u ciebie złapali, kurwa, że miałeś 2 promile? Kiedy? A ja wiem, kiedy cię złapali. No właśnie kiedy, jak jeszcze piłem, może tak. A ja już ponad miesiąc nie walę. A ty spójrz na siebie, na filmie będziesz. Spójrz, jak ty wyglądasz, chłopie. No dobrze, niech będzie na filmie, żeby to ciało przewracać. No tak? Ja ci nie każę się przewracać. Kurwa. Ja ci tylko mówię, weź człowieku się za siebie i weź wytrzeźwi. A ja dziwię się, że Krzysiek, kurwa, w ogóle na to nic nie patrzy. Zobacz, że ty spadasz do ruiny. Nie widzisz tego? Ja nie do ruiny nie spadam. Ja was wszystkich do ruiny sprowadzę. A sprowadzaj. Dobra, nie mam twoich paczek. Siemaneczko, widzowie. Przekazanie paczki będzie, także jak mówiłem, tak zrobię. Ja nie będę tych paczek tobie nosił. Ktoś wrócił wczoraj. Wczoraj była? No kurwa, dzisiaj leżała rano. Nie wiem, przejdzie? Nie. No, także przekazane, nagrane, przekazane, siemano. No. Co tam? On to rozmawiaj. No to bierz, nie ma problemu. Szybko, bo ja nie mam czasu. Ja też nie mam czasu. Ale muszę włączyć. Włączy. Dzień dobry Państwu. Koło Meksykana jestem. Zadać parę pytań. Witam serdecznie. Meksykano. No mów. Powiedz na mnie tak. Ja chcę uzgodnić z tobą, żeby jak nagrywasz lajty, żeby nie było moich przezwisk. Gruby, chudy. Ale gruby to nie musi być ty akurat. Mało to ludzi grubych? Przepraszam bardzo. To dotyczy, później ludzie jadą po mnie. I ja nie wolałbym sobie, ażeby takie, wiesz. Ale to ty... Przepraszam, ja coś nie kończyłem jeszcze. No. Daj mi kończyć. Ty zawsze wchodzisz w tematy. A kulturalnie, jak ty jesteś człowiek, to wysłuchuję tematy. Słucham. Ja, tak jak powiedziałem, nie życzę sobie, ażeby gruby, inne tematy były na rajtach. Bo wiesz, takie coś ja sobie nie życzę i tak dalej. Jak nadaję lajty, to ja nie piszę.
Tam. I chcę zadać tobie pytanie. Jak w wojsku miałeś ksywkę? Ja w wojsku nie miałem ksywki. Miałeś? Nie. Miałeś? Byłeś ze mną w wojsku? Co? Byłeś ze mną w wojsku? Tak. Ja samochodówce byłem. To nie byłeś ze mną. Słuchaj, jak miałem ksywkę? Nie miałem ksywki. Miałeś? No. Do mnie jeden człowiek przyzwonił. Wiesz jak? No. Pedro. Nie, to nie w wojsku. Wojsku. Nie. Wojsku. Wojsku. Na pewno nie. Nie. Nie kłam. Pedro miałem, ale nie w wojsku. Ale Pedro miałeś. Ale nie w wojsku. Wojsku. Nie. Wojsku. Bo jak chciał, to powiedział człowiek, przyjedzie i ciebie zna. Może im nie znać. Wojska zna ciebie, wiesz. I mówił... No to dobrze, że niech przyjeżdża. Że ja jego znam dokładnie i w wojsku miałeś ksywkę Pedro. A Pedro, co wiesz, co to oznacza? Nie. Nie znasz? Pedzio. A Pedzio, co wiesz, co daje? Co daje? Kutatka. A czemu ty obrażasz mnie teraz i mówisz nieprawdę? Słuchaj, to mnie tak powiedział. A weź luknij do meksykańskiego języka. Co? Że Pedro to jest takie imię. Tylko ty niewykształcony debil jesteś, to wiesz to. To debil ty jesteś. Nie, no nie. Bo skoro... Dać, przepraszam. Weź sobie wygoogluj, najpierw wygoogluj, co to jest Pedro, a potem mów. Dobra, no, wygoogluję. No. A wiesz, jak się pisze, czy napisać ci na kartce? Do tych spraw, poprzednio. Ale wali od ciebie, fuh. Weź się tak ostanę. Słuchaj, patrz, żebyś ciebie nie waliło. No za mnie nie, no. Dobra. Ja sobie, tak jak powiedziałem, nie życzę sobie, ażeby... A to nie jest koncert życzeń. A ja może o tobie nie mówię. Nie. A kto mówił o Menelu? Wsadzałeś poduszkę nawet za koszulkę, no? I pokazałeś, jak ja jestem gruby. Ty? A skąd ty wiesz, że to ty? A ja na lajcie było. A skąd ty wiesz, że to ty? Wiesz, na czym muszę stanąć? Nie, człowiek powiedział, wiesz, człowieczku. Co ci powiedział? Tak samo jak o paczkach ci mówili. Że obejrzy, jak ciebie Meksykano obraża i tak dalej. To nie jest obrażanie. Nie, jest obrażanie. Nie, absolutnie. Jest obrażanie. To idź na policję, o, możesz wrócić, samochodem jest? Jesteś. Ja już nie będę chodzić na policję, tylko wiesz, ciebie ostrzegam na razie. A no dobrze, dobrze. Wiesz, no, już. Ostrzegam. Patrz, wiesz. Pełne spodnie mam już. Wiesz. Widzisz? Wiesz? To jeszcze raz tupę pokaż. Po co może tupę? Gołą pokażesz. A co, chcesz popatrzeć, co? No. Podjarany jesteś. No, nie, ale ty tak. Podjarany wiesz? Jesteś. Ty tak. No, wiesz. Ja nie, to nie ja kazałem dupę gołą pokazywać. Wiesz. Bo ty tak za spodnie swoje wziąłeś. No mówisz, że mam już pełne. A jak kulturalny jesteś, to nie robi się tak. Ja słyszałem twoją rozmowę kulturalną na temat majora, że ty chcesz go na siłę zamknąć i przetrzymywać w domu. A wiesz, że to jest przestępstwo? Ja majora chcę... A ja słyszałem, jak ty z Pawłem rozmawiałeś. Ja się mi go wypierdolić, czym prędzej. Ja słyszałem coś innego. Nie. A kurczę, weź sobie obejrzyj rozmowę z Pawłem, co ty plotłeś za bzdury. Co? Że to ty może go chcesz Paweł zatrzymać. Tak pierdolił. Nie, to twój głos był. Nie. Nie, to twój głos. Mój? Paweł może głos. Może Paweł głos. Bo Paweł powiedział, jak się siedzi, to Paweł powiedział, wiesz jak? Weź kontrolę, przykuję go do tego. No bo ty stwierdziłeś, że go nie wypuścisz, tylko chcesz go zamknąć do choroszy. A do choroszy tak. A wiesz za co? Nie wiem. Za wąchanie. No dobrze, ale to jego życie. Przepraszam bardzo. Jak jest zameldowany u mnie, a on ma rodzinę, to ja to sam już odpowiadam, wiesz. Coś stanie się dla mego lokatora, to wiesz co? Brat starszy jego siedzi na mnie. Wiesz? Dlaczego? Nie wiem. A z jakiej ci przyczyny? A co ty masz za nim chodzić? To już dorosły człowiek. To nic, ale jest zameldowany na stałe. No to co, że zameldowany jest? To nie może wyjść sobie ja gdzieś? Ja ci ostrzegam jeszcze raz. Dobrze, ostrzegam. Meksykanie, że przestań tak to robić. Nie będę mówił gruby, tylko sobie będę wymyślał coś innego. Słuchaj. A jak ty na mnie gadałeś, że jestem co? Co? Jak to na mnie gadałeś? Kto? Jak? Że ja jestem? Jak? Menel i pijak, alkoholik i narkoman? A co nie pijak jesteś? Nie. Nie? No nie piję. A, dawno. No, długo. Wlewasz buteleczki do Coca-Coli i chlasz. No tak. Dobra. Nie szukasz starego koniaka, wiesz. Starego chlora, nie? Co? Starego chlora. Nie, ja nie stary chlor. Oj, ty więcej pijesz ode mnie teraz, gościu. No, tak, akurat. No pewnie, akurat. Tak. Pokażę, czy ja mam w samochodzie? Siema! Pokażesz? Co? Pokażę, czy ja mam w samochodzie? No co masz? Alkomat? Nie. Nie. Dobry. Jak co? A gdzie sweterek? W domku. O, dzisiaj chłodno. Bez sweterka? Nie. Siemano, panowie. Dla nie ciepło.
No i wiesz. No to co ty masz? A o czym? Jaki temat? Rozmowa. Co? Jagiellonia? Jaka Jagiellonia? Grała? A gdzie grała? A gdzie? Właśnie, gdzie? No. Gdzie? Ja nie wiem, gdzie grała. Powiedz, jak człowiek wie, gdzie grała, to powiedz dla mnie. Nie wiem, w Bagnach? Nie. Było? Nie, w Jeziorku. W Jeziorku? Tak. I co, szczupę wziął? Nie. Bo... szczupę ubił? Węgorz wziął. Gdzie węgorz ubił? No. Dobra, zakończone i pamiętasz, co masz robić, bo wiesz. Nie wiem. Dobra, nara. Ja do pana nie mówię. Dobra. Nara, ja do pana się... nie mówię, wiesz? Ja pana nie zaczepiam. Dobra. No. Paczka oddana. Słuchaj. Koniec. I masz nie pokazywać, zakładać. Nie zakładać poduszek. A ja mogę, ja jestem swoim, ja mogę robić co chcę. Ja mogę na plecy założyć poduszkę. Ale to zabronisz ale mi? Nie wymawiać mojego imienia i nazwiska. A ja nie będę wymawiał, nie ma problemu. A ja imienia i nazwiska nie wymawiam, przepraszam bardzo. Jest, często gęsto jest wymieniane moje imię i nazwisko. To ty nie gadają, a że ty nie nagrywasz, to twoja sprawa. Przepraszam bardzo. Ja jak zachcę, to będę nagrywać, ale ja nie wymawiam. Jarosław... O nie, pójdź, na kilku filmach poszło, to już nie gadaj. To jeszcze imię, ale ja nie pokazuję, że cienki, chudy, gruby i tak dalej. A możesz pokazać, mi to nie przeszkadza. Możesz kilka postawić obok siebie i o proszę bardzo, to jest ten człowiek. Ja się nie obrażę, ja jestem cywilizowany. A zachodzi za serce, jeśli człowieku... to schudni! Jadą po mnie ludzie i tak dalej. Ja sobie nie życzę tego. I już dawno ciebie był pan, chciałem porozmawiać kulturalnie. No to rozmawiamy kulturalnie. Wiesz. I wiesz, jeżeli nie zakończysz tak, to będzie wiadomo co. Wszystkich powiesz, wiesz. Do więzienia posadzasz. Wiesz. Dobra, na wiadomo razie. Będzie. Trzymaj się. Na razie. No dobra. Jest i knur. Zobaczymy, co on chce. Jak widzicie, znowu prowokacja jakiegoś pana. Nie wiem, co tu on tu robi. Pojęcia nie mam. Stoi. Na razie stoi. Chciałem podejść bliżej. Jak już nagrywasz, to podejść. No słucham, o co chodzi? Słuchaj, tej rodziny mojej nie wpierdzaj w kanał. Jakiej Prac? Rodziny? Jakiej mojej rodziny? Jakiej rodziny, ja pytam się. Czemu włączasz Chońskiego i Teresy Kolor? Kogo? No. Ja nie znam twoich nazwiska. Jak? No nie znam. Piszę na twój internet. No jak to na mój internet? Nie rozumiem teraz. W Lajtowie teraz było ostatnio. Co, że u ciebie było, czy u mnie było? U mnie też było. A u mnie nie było. Było. Nie. Było. Co było, że kto był? Że wyzywasz moją matkę i tego, że... Nie mogę wyzywać, bo nie znam nazwiska twoich rodziców, ani nie, twoich to znam, bo ty masz to same nazwisko, ale nie wyzywam, możesz nagrywać, nagrywaj. Ja nagrywać mogę swoje podwórko, ty mojego podwórka nie możesz nagrywać. Mam nagrywać, bo ja jestem za posesją. Możesz, ale... Ja ciebie nagrywam. Nie, to ja stanę za drzewem. Ja ciebie nagrywam. Ja stanę za drzewem. Dobrze, że oni się... dobrze, że się major schował, bo major nie chciał być nagrywany. No. A major jest u ciebie. No, co ty myślisz? Ale nie chciał. I Sławek jest. No jest. No. I... A skąd wiesz? A wiem. Skąd? No. To musi dojść szybko ze świata. No. Tak. Ale szybko. Waszych rodziców nie wyzywam absolutnie. Wyzywacie, daj mi Sławka. Nie mogę ci dać Sławka. Zawołaj Sławka. Nie mogę ci dać Sławka. Zawołaj Sławka. Nie mogę dać ci Sławka. Zawołaj Sławka. Nie mogę. A jak on nie chce przyjść, to nie przyjdzie. To idź za... poproś. Ale on nie chce przyjść, no to ja ci mówiłem. Dobra, ja bym chciał... Nie, dzisiaj tego, dobra. Nie chcę, to nie chcę. No, no, no ja nie zmuszę. Ja z gębę mu lizą, no. To jest na mojej zasadzie. To a ty... tak, no. Wesławkę przekaż. No. Z jakiego ja spotkałem. Mhm. No to zaraz mu powiem, no to wiesz. To wiesz co, żeby nie zbliżył się pod moją posesję. Żeby się nie... A ty jego numer sprzedałeś, słyszałem. Nie, nie sprzedałem. No. Major sprzedał. Toż majora nie było, ty nalajcie major teraz. Major sprzedał. Major sprzedał. No nalajcie przecież popchnęłeś. Major. Major? Toż majora nie było. Major sprzedał. No jak major sprzedał? Major swój sprzedał telefon. Mój? Telefonu przed omyłkę. Przyszła do majora, paczka, on nagrał i cię sprzedał. No także ja nic nie poradzę. No to ja przekażę dla Sławka, wiem. Oczywiście. Wiem. Ale przed chwilą powiedzieli, że ty powiedziałeś na głos numer Sławka. Nie.
No, nie. Do Roda. Nie powiedział numeru dla mnie. Tutaj tylko tyle, że Sławek nie chce odbierać numeru. Tak. Nie, mówię, że zadzwoń do Sławka, bo on nie chce odbierać numeru. No może on myśli, że został spierdolony ze stanowiska. Kto wie? Kto wie? Słuchaj, nie masz prawa mnie nagrywać, po pierwsze. Ty masz, nie masz prawa. Ja nagrywam podwórko. Nie masz prawa. Nagrywam płot. Ładny płot, prawa. Piękny. To nagrywaj płot dalej. O, a ja lubię te przęsło i te, i tamte. Każde trzeba nagrać. A ja ciebie. Czy zobacz, dobrze zrobione jest. A ja też płot nagrywam, o. Nie, bo ty między płotami nagrywasz. A to nie twój płot. A czyj? PCS-u. Ale też po mojej stronie jest. Nie, to nie twój płot. To płot PCS-u. Ale graniczy ze mną. Kiedy przyjechał Sławek, powiedz? O, dzisiaj. Rano? Nie, jak był ten chłopak u was. Nie wiem, czy to ogarnę. Nie wiem, bo tak nie mogę, kurwa, też nagrywać, słuchajcie, bo mogą mi zwrócić uwagę. Muszę zmieniać, kurde, pozycję, bo ja nagrywam swoje podwórko. Generalnie widzicie, jakie ładne, jakie wspaniałe. Ale numer. Te podwórko jest piękne, słuchajcie. No jadą, ja nie wiem, co ty tu robisz w ogóle, dlaczego ty mnie nachodzisz cały czas?
bo ja chciałem nagrać twój dom. Ale ty wczoraj nagrywałeś, po co ty nie nachodzisz? A, jeszcze raz nagram. No i co? Że masz rekotwórczym pokryty dom. No i co z tego? No i będą zajmować. Kto? Eternit. Ale kto? Państwo. Tak? Za twoje pieniądze. Co? Za twoje pieniądze. Nie, za twoje. Nie, za moje. Za twoje. Nie. Tak. Nie. Za twoje. Nie. O, zobaczcie, proszę państwa. To jest właściciel, który ma dom pokryty materiałem rekotwórczym. Mam świadkę, który nagrywa. A to ludzie przyjeżdżają? Osoby młodsze i tak dalej. Bezprawnie nagrywa mnie ten człowiek. Czują ludzi, to państwo. Także mamy kolejny dowód, mamy, że bezprawnie ten człowiek nie nagrywa. Nie, ja prawnie nagrywam. A jaki to jest prawne? Ja nagrywam prawnie. Ty mnie też nagrywasz moją posesję. A ty moją też nagrywasz? Nie, ja nie nagrywam twojej posesji. Nagrywałeś? Nie. Ze twoim zezwoleniem. A nie. Pieniądze dostawałeś za to. A nie. I się rozliczyć trzeba, wiesz? No, a ty też musisz się rozliczyć. Ja się rozliczyłem, a ty się rozliczyłeś? O, ty się rozliczyłeś. Tak? No, ja mam dowody, a ty masz? No to podamy no. Prosto do tego, do skarbowu, do skarbówki. To porozmawiamy tam. No, ja mam kwit. O, dobrze, ja mam kwit, ty nie masz. Także pisemko z tego, ze skarbóweczki do pana przyjdzie. Człowiek bezprawnie nagrywa, sami widzicie. Gospodarka. Z jednej strony ma zakupkę, a z drugiej strony ma... Widzicie konfidenta teraz? O. Widzicie konfidenta? Tak wygląda konfident. O, o z twarzy. Tak konfitura wygląda. O. Białostocka. No właśnie, tak konfident robi, że wczoraj wezmą policję. No. Ja nie wzywamy o, widzicie? Policji. Konfident się zasłania, o. Widzicie? O, widzicie? Się zasłania. Widzicie? Konfident o. Się zasłania. O, dobrze, tak, nie zasłania tak widzicie. Się. I to do mnie jako. O. Proszę bardzo. I szanowni państwo, kochani moi, widzicie, jaki dom? Z jednej strony dachówka ceramiczna, a z drugiej strony eternit, rakotwórczy. No i widzicie państwo, trzeba by niech znowu pismo składać do ochrony środowiska i tak dalej. Bo na policję zaraz weźmiemy. A, wzywaj. Ja mam prawo. Tak, dobra, druga sprawa, metrzono. Nie wzywaj mojego brata i matki na swoje lajki. Człowieku, ja nie wzywam, ja nawet nie wiem, jak twoje ludzie mają na nazwisko. I, jak coś masz z głową, to lecz. Kto to wie? Ja nie wiem, ja nie mam pojęcia. I przecież mówisz, że ja jestem konfidentem. A jesteś, a to nie jesteś? Nie. Możesz nagrywać. A mogę iść. Dzień dobry państwu. Jestem znowu przed domem Boboli 10. I chcę coś dla was jeszcze pokazać, dograć. Zobaczcie, szanowni państwo. Z tej strony jest eternit. Zobaczcie. O, a to rakotwórczy materiał. To jest rakotwórczy. O, widzicie? Proszę państwa. O, widzicie? Musi zmienić nakrycie materiału budowlanego. Idzie pismo i tak dalej. A nic, nagrywam. A co ty nagrywasz? A tu dach. Dach nagrywam, że fajnie nakrycie masz. No i co sobie? A dla państwa oddałeś? Co oddałem? A co zjadłeś? Co ja zjadłem? A miam miam. A to by co znowu? A miam miam. Bo każdy człowiek musi oddać. Dla państwa. Co zjadłem? Czy na nie jadłeś? No jadłem, ja nie wiem. Po co ty tu robisz w ogóle? Dlaczego ty mnie nachodzisz cały czas? A bo ja chciałem nagrać twój dom. Ale ty wczoraj nagrywałeś. A jeszcze raz nagram. No i co? Że masz rekotwórczym pokryty dom. No i co z tego? No i będą zajmować. Kto? Eternit. Ale kto? Państwo. Tak? Za tak. Twoje pieniądze. Co? Za twoje pieniądze. Nie, za twoje. Nie, za moje. Za twoje. Nie. Tak. Nie. Za twoje. Nie. O, zobaczcie proszę państwa. To jest właściciel, który ma dom pokryty materiałem rakotwórczym. Mam siatkę. A to ludzie, a to ludzie przyjeżdżają, osoby młodsze i tak dalej, oddychają, trują ludzi, to państwo. Także tak. Kolejny dowód mamy, że bezprawnie ten człowiek no. Nagrywa. Nie, ja prawnie nagrywam. A jaki to jest prawnie? Ja nagrywam prawnie, ty mnie też dobrze. Nagrywasz moją posesję. A ty moją też nagrywam. Nie, ja nie nagrywam. Nagrywałeś? Nie, ze twoim zezwoleniem. A nie.
Pieniądze dostawałeś za to. A nie. I się rozliczyć trzeba, wiesz? No, a ty też musisz się rozliczyć. Ja się rozliczyłem, a ty się rozliczyłeś. O, ty się rozliczyłeś, tak. No, ja mam dowody, a ty masz? No to podamy no. prosto do tego, do skarbowy, do skarbówki. To porozmawiamy tam. No, ja mam kwit. No, dobrze. Ja mam kwit, ty widzicie? Nie masz. Także pisemko z tego. Widzicie? Ze skarbóweczki. Widzicie? No, to jest dom. Człowiek bezprawnie nagrywa, sami widzicie. Gospodarza, który z jednej strony ma dachówkę, a z drugiej strony ma... Teraz wam pokażę. O! Widzicie konfidenta? Tak wygląda konfident. O, z twarzy. Tak konfitura wygląda. No właśnie, tak konfident robi, że wczoraj wezwał policję. Ja nie wzywamy. O, widzicie? Nie gadaj mnie. Się zasłania, widzicie? O, widzicie? Widzicie? Konfident się zasłania. Tak, tak widzicie. I to do mnie jako. I szanowni państwo, kochani moi, widzicie jaki dom? Z jednej strony dachówka ceramiczna, a z drugiej strony eternit rakotwórczy. No i widzicie państwo, trzeba będzie znowu pismo składać do ochrony środowiska i tak dalej. Na policję zaraz. A wzywaj. Ja mam prawo. Stać. Dobra, druga sprawa, Meksano. Nie wzywaj mojego brata i matki na swoje lajki. Człowieku, ja nie wzywam, ja nawet nie wiem, jak twoje ludzi mają na nazwisko. Kto to wie? Ja nie wiem. I przecież mówisz, że ja jestem konfidentem. A jesteś, a co nie jesteś? Nie. Jesteś. Nie. Jesteś. Właśnie, ty konfident. Bo jak coś ciekawe, to wzywasz policję. No. I później... I wypad to możesz ty iść. Wypad. Możesz ty iść, ale nie ja. Ja jestem u siebie, wypad. O. Ja wypad mogę robić sobie, gdzie będę chciał. No. A ja mam prawo tu stać. Ale nie masz prawa nagrywać. A, mam prawo. A zobaczymy na posterunku. A ja o. Zobaczymy o. na posterunku. Mogę zodiek nagrać, o. O, sobie. O. Zodiek możesz, nie możesz mojego terenu. Tu te tereny nagram, o. Mojego prywatnego terenu nie możesz nagrywać. A ja mogę iść i nagrywać, że jak dom tu wygląda. Tamten mogę dom nagrać. I koniec. To jest... Jest niezabronione. O. I koniec.